Ocenimy dzisiaj trzy popularne w Ameryce sieciówki serwujące burgery. Na pierwszy strzał In-N-Out. W środku bardzo fajny klimat, menu nie za duże, cała kanapka 670 kalorii, cenie $5.30. Ilość mięsa nie za duża, co wyjaśnia dosyć niską cenę, ale szczerze, dwa takie burgery to wystarczająca ilość, a przyjemność z jedzenia zostaje do ostatniego kęsa. 10 na 10. Następna miejscówka do odhaczenia to Wendy's. Tutaj menu oferuje bardzo szeroki wybór. Zamówiłem Double Big Bacon Classic, czyli podwójny cheeseburger z baconem, cała kanapka 650 kalorii w cenie $8.33, mięsa całkiem sporo, przyjemność z jedzenia wyraźnie mniejsza z każdym kolejnym kęsem. Jakoś mnie tak zamulało, brakowało mi świeżości, pomidora, sałaty. Na koniec udałem się do Five Guys, w którym burgery należy komponować samemu. Cena trochę wywindowana, $12.25. Jakościowo można było wyczuć przewagę nad poprzednikami, jednak gdzieś tam z tyłu głowy został mi smak z In-N-Out, który miał w sobie coś wyjątkowego i za to oceniam Five Guys 9 na 10. Daj znać w komentarzu, który burger wyglądał według Ciebie najlepiej. No i klasycznie, zostaw ojcu follow.